Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na naszych pierwszych feryjnych zajęciach Plastyka z Agatą. Witam Was w pracowni plastycznej pod kopułą i jeszcze w takim nastroju świątecznym, poświątecznym, posylwestrowym. Zawsze w tym czasie w pracowni bawiliśmy się brokatami, robiliśmy maski, robiliśmy tematy związane z Sylwestrem. I dzisiaj taka propozycja dla Was. Te nasze spotkania nie będą długie. Ideą jest zrobienie czegoś prostego, co będziecie mogli wykonać w domu. Mam nadzieję, że będziecie mogli sobie odtwarzać ten odcinek i będziecie mogli potem zrobić taką pracę jak dzisiaj. Co nam będzie potrzebne do wykonania pracy? To troszeczkę ma być podobna praca do tych, co mamy z tyłu, które kiedyś z dziećmi tutaj w pracowni wykonywaliśmy. Chciałabym Was zachęcić do zrobienia pracy opartej o szablon. A tematem będzie zima, sylwestrowe niebo. Możemy tutaj zrobić kilka propozycji. Będą nam potrzebne farby akrylowe, będzie nam potrzebna złota farba, czarne papiery, nożyczki, ołówki, bo będziemy sobie wymyślać nasz szablon. Ja będę chciała, żeby to było niebo nocą, więc wykonałam szablony na przykład takiego dużego miasta nocą. Zobaczcie, tutaj mam już troszkę wypróbowany farbami, więc ładnie się odcina od tej czerni, możemy zobaczyć. Zawsze komponując taką pracę, musimy pomyśleć, ile chcemy zostawić sobie nieba. I myślę, że tutaj niebo będzie grało główną rolę w naszej pracy, dlatego chciałabym, żeby te budynki, które będziemy tutaj sobie rozmieszczać, były poniżej, były tak, no, nawet nie w połowie, tylko jeszcze niżej, żeby zostawić tutaj fajną przestrzeń do malowania. Co może być jeszcze takim szablonem? Ja na przykład tutaj sobie wykonałam taki trochę a la Kreml moskiewski. Tutaj wykonałam też szkic takiego kościółka. Może tutaj jakaś fajna zima by się wydarzyła. Można zrobić zupełnie różne wieżowce, no wszystko zależy od fantazji, pomysłu, jaki będziecie mieli. Pierwszą może z prac, które właśnie będę Wam tu pokazywać, to zrobimy takie sylwestrowe niebo, gdzie użyjemy jeszcze nie tylko farb, ja tutaj sobie przymocuję taśmą, żeby mi się nie przesuwała ta część. I tak jak w innych pracach będę używała do tego wałeczka. Tu sobie przygotowałam już trochę farby, bo będę chciała zrobić ciekawe niebo. Niebo nocne. No, zasadą taką, zobaczcie, o co tu chodzi w tym wszystkim. Przysłaniamy kartkę czarną w tych miejscach. Będziemy tutaj robić niebo. Kiedy zdejmiemy szablony, no to ukaże nam się zarys budynków. Chodzi o to, żeby właśnie były ciemne budynki, jak to jest nocą, a niebo rozgwieżdżone albo w sylwestrowej jakiejś odsłonie. Tutaj sobie nałożę na wałek. Może jeszcze sobie jakąś karteczkę wybiorę do próbowania tych kolorów. Dobra. Zaczniemy od ciemniejszego. A tutaj nie będę używała wody do akryli, bo chodzi o to, żeby miały fajną konsystencję i żeby nam się na kartonie dobrze kolor układał. A na czarnym kartonie, wiadomo, kolory muszą być intensywne, żeby czerń nam tak mocno nie przebijała. Oczywiście można zrobić to na innym kolorze, ale wtedy zarysy budynków miałyby odcień danego papieru, więc trzeba o tym pomyśleć, jak to chcemy sobie zrobić. Oczywiście to potem można też pomalować. O, papier mi się troszeczkę zwija. Tutaj dalej chciałabym rozświetlać niebo, więc może tutaj zacznę od tych
Fajnie właśnie, jak będzie ta kartka przenikała trochę, o, już tu mam, widzicie, mały błąd, bo powinnam była sobie przytwierdzić kartkę do naszego stołu, bo się okazuje, że się zwija. Jak robiłam próbę, to mi się tak nie zrobiło, ale teraz jest, więc zawsze dobrze jest przykleić papierem, papierową taśmą. Dobra, tutaj zaczynamy jaśniejszym kolorem. On nie ma być taki bardzo, bardzo, bardzo intensywnie jakby zatopowany, zamalowany. Niech trochę ta czerń przenika, bo wtedy to niebo będzie takie bardziej, będzie miało większą głębię. A wałek to jest w ogóle fajna sprawa, można się tak cudownie pobawić. Oczywiście kolor nieba to zależy wyłącznie od Was, bo możemy zrobić zupełnie odlotowe kolory. Tutaj by mi się jeszcze chyba przydało trochę więcej ciemnego odcienia. Tu w pracowni wałeczków używamy przy wielu różnych zajęciach, bo to jest fajne malowanie, naprawdę. Jeszcze chyba sobie troszkę wycisnę tej farby. Odrobinę ciemnego. Mam nadzieję, że w domu każdy ma takie farby. U nas w pracowni akryl to jest, można powiedzieć, podstawowa gatunek farby, który lubimy, bo to wodna farba, ale którą można różnie stosować. Na przykład zamiast wody można dawać medium, a wtedy to medium powoduje, że mimo rozcieńczenia farba jest płynna i taka mięsista i świetlista w kolorze i nie jest matowa. Gdy rozcieńczymy wodą, możemy akrylem malować również jak akwarelą. No, myślę, że tutaj jest już niebo zrobione. Fajnie by było zrobić tutaj księżyc, taki duży. Jak zrobić księżyc? No, wsadzę tutaj sobie taki szablon. Gdzieś muszę tutaj sobie zakomponować, żeby było ciekawie. To będzie taki prosty rysunek, w którym, wiecie, można narysować kota na tle tego księżyca albo jakiegoś człowieka stojącego na dachu, a może nawet kominiarza. Wezmę trochę złotej farby i tutaj zrobię księżyc. Złota farba super będzie wyglądała w takiej technice właśnie nieba, wybuchów. Jeszcze troszeczkę, można tu nawet troszkę nałożyć pędzlem. O, zdarzyła się niespodzianka. No ale akrylem można pracować warstwowo, także każda niedoróbka może być potem usunięta. Dobrze, tu odsłonię nasz księżyc. No i teraz zobaczmy, co tutaj się dzieje. Widzicie? Czarne zarysy mamy. Dobra, to już nam jest niepotrzebne, bo będziemy pracować nad niebem. Ha, co by zrobić? Niech to będzie sylwestrowa noc, niech będą piękne wybuchy. Ale jak to jest w sylwestrową noc? Przeważnie w domach w sylwestrową noc się nie śpi tylko, więc te budynki są zbyt martwe. Trzeba by było je ożywić. Więc myślę, że dodamy tutaj okienka. Wszyscy chcą albo balują w domach i zapalili światło w oknach. I tu możemy sobie dodać właśnie okienka. Mogą być też duże okna, dużo szkła. To będzie nam sugerowało, że to są budynki nowoczesne. Księżyc odbija się w szkle, dając nam piękne refleksy.
Oczywiście to niebo, słuchajcie, można zrobić równie dobrze kredkami pastelowymi albo suchymi, tą samą zasadą, że tutaj przysłaniamy, a potem rysujemy pastelami suchymi, mokrymi. Może być naprawdę bardzo ciekawie to zrobione. No tutaj troszeczkę możemy popracować, żeby to było fajne. Jak sylwestrowa noc, no to nie wyobrażam sobie też, żeby to nie była zima, no bo jakie to święta bez zimy? Na szczęście mamy za oknem troszeczkę śniegu, a przynajmniej jeszcze był wczoraj, to możemy tutaj też zaznaczyć. Biel z czernią będzie się pięknie komponowała, będzie pięknie się odcinała od czerni. No i może tu jeszcze, wiecie, to też można zrobić różnymi kolorami. To nie muszą być takie, ale taką wybrałam konwencję, żeby to był taki elegancki, złoty, ze złotem rysunek, żeby miał taką swoją, taki klimat świąteczny. I widzicie, bardzo szybko to można zrobić. Ale zaraz pokażę Wam ciekawe efekty, które mam nadzieję wyjdą, bo to wszystko zobaczymy za chwilę. Dobra. No jeszcze jeden nam budynek został. Złota farba rozcieńczona. Fajnie się nią szybko maluje, ma piękny blask. Dobrze. Tutaj mamy już to zaznaczone. Teraz fajnie by było chyba troszeczkę pomyśleć o śniegu. Jak śnieg pada, to oczywiście na dachy, prawda? Na dachy, na gzymsy. Może tutaj jest troszkę gzymsów też w takich budynkach, gdzieś ten śnieg napadał. No, troszeczkę na kominach też może napadać. Tutaj rynna, więc może też tutaj na rynnie. Troszeczkę też nawet na samym dachu. Może też tutaj. Wszystko według Waszego uznania. Możemy wyciąć z szablonów różniste rzeczy. Możemy wyciąć wyspę z drzewem jakimś, które będziemy chcieli. Też o zachodzie słońca pokazać piękny krajobraz. Lecę tutaj szybko. Wy możecie oczywiście to robić dużo wolniej, staranniej, myśleć o tym. No dobrze, tutaj śnieg nam napadał. Tu też powinien napadać. Tu też. No ale tak, śnieg napadał, ale gdzie ten śnieg? No, popatrzcie, tyłem pędzelka możemy zrobić śnieg. Nie powinniśmy zrobić. Ale zanim ten śnieg zrobimy, chciałabym Wam pokazać wspaniałe wybuchy. Jak to zrobić? No mam taki pomysł, mam nadzieję, że mi wyjdzie. Troszeczkę to jest nawiązanie do takiej techniki puringowej. Postaram się zrobić... Tutaj dajmy na to, wystrzeliły przepiękne race, przepiękne fajerwerki i zaraz rozświetli nam się to niebo i stworzy przepiękną kompozycję, mam nadzieję. Tutaj wybrałam akurat takie kolory, żeby nam trochę to ożywiło niebo. Dam tutaj kilka warstw farby. No i zaraz Wam pokażę, co mam w moim zamyśle tutaj do zrobienia. I jeszcze, tak jakby nakładam warstwy, tak jak w puringu. Troszeczkę dodałam właśnie tego specyfiku, tego medium.
może. Możemy tu też troszkę. Można te wybuchy sobie pomalować, no, różnymi sposobami. Sami doskonale na pewno wiecie, co tu można zrobić. To jest taka propozycja. Może jeszcze troszeczkę białego. Dobrze, żeby się odcinał też od ciemnego koloru jasny. No, może nawet odrobinkę. Mały punkcik też czerni. Sama jestem ciekawa, co z tego wyniknie. Aż się boję. No i co teraz, słuchajcie? Powinniśmy mieć balon, ale nie miałam balona, więc wykorzystałam rękawiczkę. I teraz będę chciała zrobić nasze wybuchy. Ha! Uwaga! A, jest. O, jest. Widzicie? Można kapitalnie farbę, która się fajnie miesza, rozciągnąć. Można powielokroć tak zrobić, takie odbitki. No sami przyznajcie, czy to nie wygląda trochę jak naprawdę, jak takie fajerwerki? Super. Jestem zadowolona. No, ale teraz trzeba by było, i to dobrze robić nawet patyczkami, troszeczkę te wybuchy powinny gdzieś też ulatywać. Gdzieś tutaj powinny być takie refleksy. Coś tu się powinno więcej zadziać. Tutaj jeszcze jest fajny kolor. Czy tak mogłaby sylwestrowa noc wyglądać? Myślę, że tak. O, może jeszcze tutaj nawet odbijemy. Oczywiście te budynki możemy tutaj też dodać jakieś jeszcze kolory, jakby nam się chciało. Uważam, że jeszcze musimy tutaj troszeczkę popracować nad zimą, bo troszeczkę jest za mało śniegu. I najfajniej tyłem pędzelka. Zobaczcie, takie kropeczki. Jak przy innych naszych technikach, które wcześniej wykonywaliśmy. To jest fajne. Można naprawdę taką starannie grafikę zrobić takich no, jeszcze za mało śniegu. Ja zawsze święta mi się kojarzą z takim bajkowym zupełnie krajobrazem, a duże miasto, no, z pięknymi kolorami różnych świecących neonów, więc tutaj te budynki też mogą zaświecić neonami. Można użyć wielu kolorów, ale to tylko od Was zależy. To jest moja propozycja, szybka propozycja. Zobaczcie na to, jak może wyglądać ta praca. Dobra. Tutaj jeszcze dołem też możemy albo wydłużyć budynki, prawda? Możemy przesunąć okna i stworzyć wrażenie wieżowców. Możemy tutaj śnieg położyć. To już wszystko według pomysłu Waszego. To będzie pierwsza propozycja. Zobaczcie. I postaram się szybciutko jeszcze Wam pokazać inną. Też wezmę czarną kartkę. No i tym razem może byśmy zrobili taki widoczek z takim kościółkiem może.
kleję tutaj. Fajnie by było... Najpierw zrobić tutaj taką górę. Wałek ma to do siebie, że można właśnie nim tak fajnie, nieregularnie malować. Może się na nim farba mieszać i to jest naprawdę fajne. No a tu wyżej to byśmy zrobili jednak znów niebieskie niebo, no bo cały czas zależy nam na tym, żeby to była zimowa, piękna, wieczorna kraina, obsypana śniegiem. No i bawimy się dalej. Tu staramy się jakoś może te góry wydobyć. To już też wszystko od Was zależy. Tutaj nie będzie może sylwestrowa noc, tylko taka piękna zima. Taki jest plan. A jak wyjdzie, to zaraz zobaczymy. Tu u podnóży, no to co powinno być? Oczywiście śnieg. Widzę, że sobie za mało w ogóle przygotowałam pędzli. Ale wiecie, jak nie ma pędzli, to jest palec. I też można palcem malować. Ostatnio udało mi się też, oglądałam artystkę, która wszystkie swoje obrazy maluje palcem. Ma też to swoją ciekawą strukturę obrazu, fakturę obrazu. Dobrze, zobaczmy, co nam tu wyszło. A mamy kościółek, mamy tutaj zarys kościółka drzew, no ale ten śnieg też gdzieś tutaj powinien spaść. No i koniecznie musimy namalować śnieg. Tutaj musi być dużo śniegu. Patyczek. Dobra. A nawet czasami lepszy tył pędzelka. I naprawdę sporo tych kropeczek. Zobaczcie, naprawdę w krótkim czasie można zrobić piękny zimowy rysunek. Oczywiście musimy popracować jeszcze nad samym kościółkiem. Tam też powinniśmy włączyć światło w tym budynku, zapalić światło. Powinniśmy chyba też jakieś gwiazdy złote, żeby był bardziej widoczny ten budynek. Też trzeba będzie nad tym jeszcze popracować. Ale to możecie się bawić dużo dłużej niż ja. I dopracować szczegóły. No tutaj jeszcze szybciutko postaram się złotą farbą zrobić okienka. No pędzelek się okazał teraz za gruby. Okna wyszły duże, ale niech tam będzie. Może tutaj też coś by się skrzyło. Trochę gwiazd. Może wielka niedźwiedzica. Albo wielki wóz, chciałam powiedzieć tak naprawdę. Tu coś lśni. A w śniegu też. Jak śnieg iskrzy, to też troszkę złota może być. No a jeszcze jak śnieg, to też tutaj gdzieś poupadał na budynek. No i kochani, tak dalej i tak dalej. Tak możecie pracować.
Zachęcam Was do tego. I jeszcze chciałam Wam coś pokazać. Tu wykonałam sobie taką pracę wcześniej. Zobaczcie, ona może taka jest troszkę smutna, można ją rozjaśnić, to wszystko od Was zależy. Ale zobaczcie, kupić jedną ramkę Passepartout i zmieniać sobie pracę w zależności od tego, jaką mamy porę roku, jaki mamy nastrój. Możecie taki obrazek stworzyć, na przykład w Dniu Babci i Dziadka podarować. Będę robiła Wam jeszcze na innych zajęciach propozycje na prezenty dla dziadka i babci. Tutaj zobaczcie, jest sylwestrowy niebo, tutaj dodałam brokatu, właśnie do tamtego nieba zdecydowanie brakuje brokatu. Jeśli ktoś lubi brokat, to może tak zrobić. To są moje propozycje na nasze pierwsze zajęcia, a na drugie będę Was prosiła, żebyście możecie zakupić płótno w kształcie serca. I na tym płótnie postaramy się zrobić obraz dla babci, dla dziadka w technice puringu. Będą potrzebne farby akrylowe i to właśnie medium. To wszystko w takim jednym fajnym sklepie w Zgorzelcu, który jest czynny, można kupić. Zachęcam do tego i będziecie mogli ze mną pobawić się w przyszłą środę. A na dzisiaj serdecznie, za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania naszych audycji, a zwłaszcza do ostatnio nowego cyklu wystawy Prosto z Pracowni. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Do widzenia.